przy okazji, jak będę sobie robił przerwę, to wezmę i te filmy, co mam pozrzucane na... co ponagrywam na laptopa, zrzucę sobie na dysk przenośny. I będzie można już. Nie żyje. Co tu się stało? Potrzebujemy wsparcia. Nie, potrzebuję. Co to było? Dochodzi z za bramy. Nie, ten się turla. Tam! Kobieta! Migo! Jedna z tych, które przepuściłeś! Ale nie byłam człowiekiem, tylko demonicą. Wyglądała jak pomniki. Mówiła, że jest matką sanktuarium. To była rzeź. Ta druga kobieta, Venarda, gdzie ona jest? Błagała o życie. Lilith ją oszczędziła i wzięła ze sobą jeszcze głębiej. Przykro mi, dziewczyno. Już po niej. Jego, posłuchaj. Stal, tu nic nie zdziała. Zaklęcia, modlitwy. Też nie. Idź do Korvalar. Powiedz o wszystkim, Pradi. Zbierz armię ojca. Zło wcielone kroczy po sanktuarium. A zrób to dla... Nie żyje. To koniec. Twoja matka mówiła, że ta błyskotka przyniesie szczęście. Pomyśleć, że jej uwierzyłem. Przekupiła cię nią, prawda? Nie wolno ci było jej przepuścić. Ale jeszcze nie jest za późno. Nadal można ją uratować. Dla mnie już jest. Pradia będzie wiedziała, co zrobić. Opuszczasz nas? Porzucasz ją? Nie ma już kogo porzucać! I tak zginie. Przykro mi, mała. No i naprawdę nas zostawił. Musimy radzić sobie same. Nie, to on z naszej trójki jest mądry. A nie, że nas zostawił. Zamazane kredą starożytne symbole. Lilith ukazała mi okrutną prawdę o naszym wszechświecie. Odwieczny konflikt, anioły i demony od początku istnienia walczą o kontrolę nad wszystkim stworzeniem. W jakim celu? Gdy usłyszała moje pytanie, tylko się roześmiała. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Co to jest? Cóż za mętlik w twojej głowie? Tak, jestem Lilith, matka sanktuarium. Sura nienawiści. Mam to, czego pragniesz. Dręczy cię głód wiedzy. Poszukując jej, wlokłaś przez całe sanktuarium własne dziecko. Nie, ja tylko... uczyłam ją, jak przetrwać. Przestań się oszukiwać. Przestań udawać. Ty masz pytania, a ja odpowiedzi. Materia wszechświata nie ma przede mną tajemnic. Wszystko, co czytałam na twój temat, ostrzegało przed tobą.
Tyle czytałaś, a tak mało wiesz. Przyjmiesz moją propozycję? Ja nie wiem. Pozwolisz mi spróbować? Chcę spróbować. Twoja matka żyje. Przeszła tędy razem z Lilith. Skąd to wiesz? Miewam wizję przeszłości. Widziałam je. Co? Jak? Przez płatki Lilith nakarmiono mnie jej krwią. Co to ma być? Lilith znalazła sposób na ucieczkę od odwiecznego konfliktu. Powiedziała, że wszystko zaczęło się od uwiedzenia anioła Inariusa, a przez cały ten czas był tak samo ułomny jak zwyczajni ludzie. Czyli po prostu go uwiodła. Seksowna demonica. Anioły nie są jednak takie wspaniałe. Tak samo mają słabość. I to jeszcze do tego jakieś dziwne fetyszowate. Na demony. Lilith jest matką sanktuarium. Z jakiegoś powodu poczułem, że to prawda, gdy powiedziała o tym rycerzom. Teraz wiem dlaczego. Wykorzystała Inariusa do stworzenia tego świata. Schronienia przed odwiecznym konfliktem. Aha. Czyli, że nasz świat miał być schronieniem przed odwiecznym konfliktem. No coś nie pykło, bo jakby odwieczny konflikt przeniósł się tutaj. I wszyscy chcą spaczyć ten świat. Jak ja uwielbiam Messenger, wysyłać się komuś wiadomość? Nie, i Messenger totalnie w dupie, to marzę komuś wysyłać coś. Gdzie tam? Po co? Interakcja. Całe życie upłynęło mi na badaniu pochodzenia ludzkości. Ona od początku stała za wszystkim. Z połączenia aniołów i demonów powstało pierwsze pokolenie ludzi. Byli potężni, przesuwali góry, wzburzali oceany. Czyli jesteśmy mieszańcami. Inne falemowie to pewnie potomkowie tych pierwszych ludzi. Albo w ogóle nefalemowie to są. No nie, że nefalemowie to pewnie będzie, że ludzie, w których właśnie płynie ta krew, nie? To był skrót, tylko ja tu miałem pójść. To jest nowa miejscówka. A właśnie. Była taka dumna, opowiadając tę historię. Lilith i Narius spłodzili syna, Ratme. Był nad wyraz bystry i jako pierwszy opanował moc nekromancji. Mówiła, że jego siedziba jest gdzieś głębiej. Pierwsze dziecko. Dlaczego ci oszczędziłam? Tak. Wierzysz we mnie? Ja chcę wierzyć. To dobrze. Na tę chwilę musisz wiedzieć, że spotkamy się z moim synem. Ratmą? Pierwszym nekromantą. Jest czymś więcej. Kluczem do realizacji moich planów. Wygląda na to, że szukają syna Lilith. Ratme. Razem.
Matko, co ty robisz? Oj tam, co robi, co robi? Ma głód wiedzy, kobieta chce się rozwijać, chce zdobyć nowe umiejętności, chce rozwinąć swoją karierę zawodową, nie chce utknąć tam, gdzie utknęła. Bycie matką na pełen etat nie jest najwidoczniej jej głównym celem życiowym. O co ci chodzi, dziecko? Trzeba przyspieszyć. Dobra, jak siądą trzy błyskawice w jednego gościa, to to jest silne. Ale w innym przypadku... W innym przypadku jesteśmy słabiaki. Znów zablokowane przejście. Myślisz, że Lilith wie, że nadchodzimy? Rocha psa. Darna. Pięknie zerwała. Nie uznałaś strach. Lecz wciąż wyczuwam twój ból. Tęsknisz za córką. Moja sroczka musi być taka przestraszona. Chodź. Albo zostań. Podejmij decyzję. Ja solidnie ją wyszkoliłam. To dobra dziewczyna, silna, da sobie radę. To dobry wybór, moje dziecko. Aby dotrzeć do Ratmy, musimy przekroczyć jezioro na dnie tych ruin. Konieczny jest rytuał. Nauczę cię. Jak sobie życzysz, matko. Dobrze. Jesteś gotowa na pierwszą lekcję. Krew jest kluczem. Co widziałaś tym razem? Chcę całej prawdy. Mów. Lilith chce nauczyć twoją matkę rytuału. Takiego, który wymaga krwi. Venarda wydaje się chętna. Musimy je dogonić. Taką walkę to ja rozumiem. Dobrze, mam na tyle silny atak, że jestem w stanie tych małych wybuchających zabić na strzała. Ta bariera wygląda jakby użyto tego samego rodzaju magii co poprzednio. Chyba dam radę ją rozproszyć. Okej, odsłonięcie, czyli coś, o czym czytałem, że nekromantę się podtrąbi. Przeciwnicy stają się wtedy dużo słabsi. Czyli o to chodzi z tą mistyczną nową, że tego się używa pod to osłonięcie. I wtedy przeciwnicy są właśnie o wiele ponoć słabsi. Tam, 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 tam. Udało się. Muszę czasami się napić wody. Za mało krwi. Nigdy nie dość krwi. Będę za tobą podążać po krańce sanktuarium, matko. No i jest. No, sporo tu narysowała, wiesz, twoja mamusia. Matko? Nairelo? Przybywacie w samą porę. Na drugim brzegu jeziora leży nekropolia pierworodnych. Skarbnica wiedzy i magii.
Otworzyłam drogę dla Lilith, ale sama nie zdołałam przejść. Ja nie mam w sobie niebiańskiej iskry. Przestań. Ale już prawie ją wykrzesałam. Muszę tylko... Matko, przestań! Nie widzisz, co Lilith z tobą zrobiła? Piszesz własną krwią. Ona mnie przebudziła, moja sroczko. To, co mi pokazała... Nie jestem w stanie tego opisać, ale zrozumiesz, kiedy skończę. Nie obchodzi mnie, co ci pokazała. Proszę, chodźmy już stąd. O, teraz rozumiem. Tak, sprytna z ciebie, sroczka. Chcesz mnie wywabić i przywłaszczyć sobie moją pracę. To moje odkrycie, nie twoje. Nakreślę te runy waszą krwią. Musisz przestać. No raczej się z nią nie pobijemy. Widzimy to od razu, niewrażliwość. Co my tu mamy? Okej, okay. Miło było. I pierna córa. Dawaj! Nie odbierzesz mi tego, co przydałem. Pewnie, że ci odbiorę. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Brakuje mi potrzebnej mana. Nie wolno mi mana wraca. Szybciej. Co teraz nam tu pięknego przyzwie? Pewnie, że jakiegoś wielgachniarza ziomka. Właśnie widzę, że znowu nie masz many, ale tym razem jest nawet gorzej. Niż tylko to, że nie masz many. Jeszcze do tego siadało na nas jakieś dziwne ogłuszenie. Jak to jakieś kolejne przyzwanie? Dawaj, 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 dawaj. To cudy nienawiści. To chyba o nie tu głównie chodziło. Ej, czemu trzeci raz mi to samo przysłała? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Jo. Ja myślałem, że to jest jednorazowa akcja. Co ja mam je zabić w jakimś określonym czasie, czy coś? Znowu mi przyzywali. Przecież ja nawet nie zdążyłem tych tu zabić. Nie jestem jeszcze gotowa. Chyba uznali w porównaniu z Betą, że to był za prosty przeciwnik i podnieśli trudność. No, tak mi się wydaje. Chciałaś mnie chronić. Nie chcę cię nienawidzić. Staram się. Naprawdę. Lilith nam za to wszystko zapłaci. Potrzebujemy błogosławionej krwi. Wróć do swojej Pradii. Niech ci pobłogosławi. Zrób co konieczne. Błagaj, jeśli będzie trzeba. Moja matka rozpoczęła ten piekielny rytuał. Zamierzam go dokończyć. Spotkajmy się w Mistralowym lesie. Dlaczego akurat tam? Jest tam ukryta Horadrimska krypta. Odnalezienie tego miejsca było dla niej najważniejsze.
Nie żeby to miało teraz znaczenie. Może pomoże to jakoś w rytuale. A jeśli nie, to przynajmniej pochowam ją tam, gdzie chciałaby spocząć. Potrzebuję czasu. Przepraszam. Muszę pobyć chwilę sama. Nie mam nic przeciwko, wszystko spoko, tylko czemu tak gówniara mi rozkazuje? Nie? Tak trochę? Dlaczego to tak wygląda? Że ona nam na całego rozkazuje. Dobra, potrzebujemy się dostać tam. Czy tu jest jakaś opcja wyśrodkowania, otwórz przybliżenie, położenie? Nie, bo ciekawiło mnie, czy jest jakaś opcja szybkiej podróży stąd, żeby sobie stąd zwiać. Ale widzę, że w takim razie chyba nie. Po prostu trzeba skorzystać z jakiejś szybkiej podróży na zewnątrz. I pójdziemy tu. Czyli znaleźć. Mój mąż, Fiodor, wyszedł z domu w środku nocy. Słyszałam, jak z kimś rozmawiał, z inną kobietą. Wyszłam do nich, ale uciekli w stronę dziwnego światła w lesie. Nie było ich całą noc. Myślę, że czas najwyższy, żeby za nim iść, ale niebezpiecznie tam jest. Pójdziesz ze mną? Aha, no i super. Mój słodki Fiodorze. Obyś doznał wiecznej błogości. Fiodor? Co się stało? O niebiosa! Nie! Nie! Ach, widok. Widziałem. Taka przyjemność. Taki ból. Jak to możliwe, że ty... Więcej! Proszę, dorwij kobietę, która mu to zrobiła! Więcej! What the hell? Typ jest odwrócony na drugą stronę. Z tego, że Fiodor czuł do mnie chuć. Ale przecież... Dałam mu tylko to, czego pożądał. Jego próżna dusza została rozdarta przez agonię i ekstazę, ale ciało jest nieugięte! Nie mieszaj się! Julia, Julka. Julka, Julka! Ale żeś odwaliła akcję. Julka z internetów? Ja lecę, bo o 6 staję. Spoko. Po co? Do pracy? Nie. Jeśli pragniesz nagrody, to weź sztylet z jego piersi i zostaw mnie. Ty zasługujesz na coś znacznie gorszego niż łaska, którą ci właśnie okazała. Jeszcze chyba żyje. Tak nie wygląda, jakby to był jego koniec. Tak szczerze powiedziawszy. Ciekawy jest ten system tej niewrażliwości. Tylko nie pamiętam, z innej strony czy coś. Zmów modlitwę dziękczynną. Dzięki. Doceniam to. Tyłem. Co działało?
Posąg z trzema. Dzieje się tu coś dziwnego. Posąg prawdy ci powie. Szukamy. Nie jestem jeszcze gotowa. No dobra, to było zbędne. Studencka różdżka. Studencka to słaba, to wiecie, to biedna. Chociaż niektórzy studenci wymyślają rzeczy lepsze niż ktokolwiek inny. To może to jest taka studencka na zasadzie taka, że wymyślona super mega, nie wiadomo jak. Będę musiał chyba zaraz powyrzucać przedmioty. Dobra. W sumie, bo ja tak mogę częściej korzystać z tego prawego na takich małych potyczkach, bo mi się mana regeneruje tak z czasem, nie? Więc później jak chodzę, to mi to wszystko się... Jesteś ofiarą prymitywnej szarady zaprojektowanej przez chora Dreamów. Portal pomoże ci uniknąć tej żałosnej pułapki. Spokojnie. Nic ci tam nie grozi. Tristram. Za każdym razem wracamy do tego biednego miasta. Stary Tristram, nowy Tristram. Kimś w rodzaju wielbiciela. Uratowałem cię w górach. Straciłaś konia i ukryłaś się w jaskini. Zamarzłabyś na kość, gdyby nie ja. Dlaczego mi pomagasz? Och, to dosyć oczywiste. Chcesz powstrzymać Lilith, a ja liczę na to, że ci się to uda. Ale nie dasz rady, jeśli będziesz słuchać chora Dreamów. Ciekawe, nie? Ich ścieżka zawsze prowadzi do ognia i śmierci. Już ci wystarczy. Otwórz drzwi. Away. A mogę sobie tam popodróżować? A nic mi to nie daje. Myślałem, że może coś odkryjemy. Bo tak się spytał, już ci wystarczy, jakby sugerował, że coś tam mogłem jednak pozbycać. Dlaczego mówisz mi to wszystko? By cię ostrzec. Pewnego dnia chora Dreamowie popełnią błąd. Lepiej by cię przy nich nie było, gdy do tego dojdzie. Ten portal przeniesie cię do dziewczynki, której szukasz. Skiwałem. To znowu chora dreamska iluzja. Skichałem, chciałem sobie jeszcze porozmawiać z pieskiem. Mirello, tu jesteś. Chyba pomyliłam drogę. To samo przytrafiło się wcześniej mnie i matce. W tym miejscu kończy się szlak do krypty, więc musi być gdzieś w tych lasach. Więc nie pozostaje nic innego, jak zatłuc wszystko, co znajdziemy w tych lasach i liczyć na to, że otworzy nam portal. Od razu trafiłem. Nie.
Ojej. No co to ma być? Czemu moja postać się wycofuje? Coś jeszcze? Vertis? Posąg z trzema twarzami. No i Vertis. I to jest ścieżka, którą powinniśmy się udać od samego początku. Trzaskane szczyty. Nie tego się spodziewałam. Ale nie traćmy nadziei. Potrzebna nam jedna księga, jedno zaklęcie, które pomoże nam przekroczyć Czarne Jezioro i powstrzymać Lilith. Taki. Ta mi już pobiegła do przodu. Zamknięte. A co z tamtym przejściem? Sprawdzamy. O co szczu? I... A jest tu jakaś. Pomniejsze wersety i zaklęcia. Cały czas mamy dużo przedmiotów. To zostało spisane szyfrem Horadrimów. A tutaj na drzwiach mamy ten sam symbol. Mam pewien pomysł. No już i Sherlock. Masz pasujące do siebie symbole i nie wiesz co zrobić. Się trochę odsuń. Jeden punkt mocy krainy. Jeden punkt mocy krainy, który dał mi jeden punkt umiejętności. Właśnie, skoro mam jeden punkt umiejętności. To taka sama pieczęć jak wcześniej. Powinna ustąpić bez problemu, ale po co ktoś miałby jej tu użyć? Zaraz się przekonamy. Oczywiście. Nic nie może powstrzymać naszego pościgu za Lilith. Otworzę drzwi. Pójdzie nam szybciej, jeśli się rozdzielimy. Pod warunkiem, że zostaniesz po tej stronie drzwi. Niech będzie. Czego właściwie szukamy? Nie wiesz? Książki, zwoju albo czegokolwiek, co pozwoli nam przedostać się przez Czarne Jezioro. Dobra. Tylko... Z tego co dobrze pamiętam, tak, to miejsce przechodziłem w becie. To tu chyba było dużo rzeczy. No i pięknie. Co my tu dalej mamy? Jakiś portal znalazłem. Twojego pana. Czekajcie, bo ona właśnie powiedziała, że szukamy po ziemi, która należy do jej pana. Ale to jest miejsce Horadrimów, nie? To tak trochę... Czemu sobie sugerowała, że Horadrimowie coś zaczęli z demonami ten? Ten to jest?
musicie to szybko dojechać. Można sobie ten punkcik rozdać. A wiecie, gdybym rozdał ten punkcik, to mogę być jeszcze gorzej, bo teraz punkcik mam rozdać w skilla Glass Cannon, który powoduje, że zadaje większe obrażenia, ale za to otrzymuje... zadaje większe obrażenia i otrzymuje większe obrażenia. Nie spróbuję. Dokładnie tego się sam po sobie spodziewałem. Jak przyjdzie taki moment, kiedy będzie można spróbować, to spróbuję. No, chciałem je rozwalić, zanim mi przywalą. Jeśli rzecz daj mi trochę spokoju, żebym mógł tak trochę poprzywalać tym rozkręczkami. Okej. Okay. Mało many, żeby użyć tego skilla. Nie! Ginie! Nie skopnąłem się wcześniej. Może mi tak mało życia. Ja pinkole. Dym. Teleport. Vestibule. Mam nadzieję, że poszło ci lepiej niż mnie. Ciekawe. To księga autorstwa Horadrimów. Opisuje zaklęcia i teorie stworzone przez Ratmę, pierwszego nekromantę. To nie tego szukamy. Nie. Ale możemy jej użyć. Na pewno jest w niej zaklęcie, które pozwoli nam przyzwać moją matkę. Poznała rytuał pozwalający przekroczyć Czarne Jezioro. To na pewno dobry pomysł? Nie mamy innego wyjścia. Moja matka nam pomoże. Spotkajmy się na miejscu. Tak, bo przypadkiem to nie jest ta sama osoba, która wcześniej próbowała nas zabić i tak dalej, nie? A nie, to jest ta sama osoba. Wydawało mi się, że coś słyszałam, ale... demony? Jak to możliwe? To nie mogli być Horadrimowie. Wiele ukrywają, ale nigdy nie podążyliby tą ścieżką. A zdziwiłabyś się, kurde mać. Masz na myśli fakt, że znaleźliśmy tu księgę Ratmy, a Lilith go szuka? Matka powiedziała mi kiedyś, że nie ma przypadków, gdy chodzi o nieśmiertelnych. I tak potrzebujemy błogosławieństwa. Może katedra nam pomoże? Musisz odwiedzić Pradię. Super. To jest ważne miejsce. Zdecydowanie wyglądasz jak ktoś, kto spędza dużo czasu w dziczy. Zakładam, że potrzebujesz też kilku moich eliksirów, ale na razie skupmy się na miksturze leczenia. Tym razem mam do wykorzystania dodatkowe materiały. W przyszłości do ulepszania mikstur leczenia i przyrządzania eliksirów będziesz potrzebować własnych składników. Bo ja już się poza te cztery ściany ruszać nie zamierzam. Okej, okay, alchemia, ulepszać zioła, zdobywanie sławy, sielcze na 20 poziomie, mamy już na tyle, że będziemy mogli sobie ulepszyć bez problemu, zmierzone kości bestii, później będzie trzeba zdobyć i tak dalej, i tak dalej, i to nam będzie cały czas ulepszało naszą miksturkę aż do 90. Tu możemy uważać różne eliksiry, jakbyśmy chcieli. I możemy ulepszyć materiały rzemieślnicze, gdybyśmy chcieli. Lub coś potrzebowali. Dobra. Tak jak wspominałem wcześniej kilka razy. Właśnie, nie mam tych odłamków jeszcze. Nie mam.